Czołem, moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Asów Pancernych. Tym razem moja bitwa i chyba, powtórzę jeszcze raz chyba, bitwa, która naprawdę nadaje się do Asów Pancernych. A dlaczego, to już zobaczcie sami. Dorobiłem się pierwszej gwiazdki na moim M44. No jest to jeden z lepszych pojazdów tego typu w wocie. No malowanie takie średnie jeszcze, ale będę kombinował to z jakimś ładnym, z naklejkami, z napisami, bo ostatnio to 1000 to jest minimum sobie na tym czołgu czy na tej artylerii, a tutaj jest trochę więcej. Powiem wam szczerze, Egen Game mnie kochało tutaj. Damage'a nie mam jakoś bardzo dużo. Damage'a nie mam jakoś bardzo dużo, się przyznaję bez bicia. Damage'a jakoś dużo nie mam, tu jakieś blindy wchodzą. Nawet szczerze nie wiem, czy te tutaj powchodziły, co strzelałem. Wiecie, takie centralne krzaczki. Gdzieś tam się trafi na przejeździe. No pojechałem na moją ulubioną i na chyba najlepszą miejscówkę, jaka jest tutaj. Jaka jest w tej... na tej mapie z tej strony. Tutaj jakieś, widzicie, jakieś lecą tutaj blindziki, ale na szczęście się udało przejechać. Tu już nie staję, bo mogę być na opór. Jak tutaj by wyjechał jakiś czołg, o tutaj mniej więcej na środeczek, to by mnie wyspotował, więc jadę szybciutko przy krawędzi, żeby się schować. A tu już można się chować, tu już można kontrować. Specjalnie rozwaliłem te drzewka, bo widziałem, że zaraz tak się zatrzymam. Bo tu jest fajne bicie właśnie na Mordor. Kiedyś się mój ulubiony artylerzysta, czyli Kuba, spytał, gdzie tu stawać. Tutaj, dlaczego? Bo mamy świetne bicie w to miejsce. Pierwszy frag. Drugi strzał w bitwie, pierwszy frag. A będzie ich więcej. Powiem wam tylko tak. Wyrównam w tej bitwie mój rekord fragów. Tutaj takie te strzały nie wchodziły za dobrze, z tego co pamiętam, ale są dwa czołgi przeciwnika, a na przykład ten jest zupełnie przestrzelony. Ale słuchajcie, trzeba walić, bo nie ten, to wejdzie następny. Mamy pewność, wiemy, że tam są dwa czołgi przeciwnika, wiemy, że drzewko się uwaliło. Więc grzechem byłoby nie strzelić, nawet jeżeli pocisk tutaj nie wybuchł, no to jest duża szansa, że coś trafi. Przeciwnicy w ogóle nie kontrują artylerii, a tutaj się minimalnie po strzałach przestawiałem do przodu. Ale nikt nie kontruje, więc mogę spokojnie się skupić na graniu i takie pesteczki jak ta będą tutaj regularnie się pojawiały. Ten Churchill akurat troszkę się tutaj schował, jak on wiedzie tutaj wysoko, to to bicie jest bardzo słabe. Ale jak stoi tak, jak jest tutaj emeczka, wiadomo, nie wszystko wejdzie, bo nie zawsze wejdzie, ale tutaj uszkodzenia jakieś weszły co do emeczków, nie wiem jakie, bo pojazd znikł. Tutaj widzicie, w tym miejscu jest kiepskie bicie, ale tutaj jak oni wyjeżdżają, to naprawdę można łoić. Szkoda, że tutaj ten wrak zablokował, bo to niestety jest problem. Tego też teraz przestrzeliliśmy. Ale słuchajcie, tutaj w tej bitwie pociski będą wchodziły kosmiczne. No mówię, Egen Game mnie wyjątkowo kochało. Tutaj takie strzały, podejrzewam, że był za daleki. I nie czekałem na skupienie, bo tutaj naprawdę tych przeciwników się dużo i to jeszcze raz powiem, dużo pojawia. Tu i tam, o proszę bardzo, tu jest przeciwnik, już w niego łoimy, proszę, pesteczka poszła. I drugi frakson, no naprawdę, te przeładowanie kilkanaście sekund na takiej otwartej mapie jak tutaj, gdzie tych przeciwników będzie dużo, gdzie przeciwnicy będą się pojawiali. Jest naprawdę bardzo dużo. Tutaj też no, troszkę inna strona, ale to też jest okazja, żeby komuś pesteczkę wysłać. No tutaj gdzieś to poleciało w kosmos. Tutaj się zatrzymał ten pocisk. No, czasem też tak jest. Ta pozakrętnie jest. Najczęściej też stoję krzywo. Dopiero teraz to zauważyłem.
że stoję krzywo, stąd też takie czasem niegłówne strzały. I teraz, słuchajcie, czekam. Czy może coś mówić? Otwarty pojazd, Hellcatik, bez góry i mój pociusk artyleryjski. No to musiałeś tak skończyć. Ale nie dotrafiłem, bo to nie był to oczywisty strzał. Ale na szczęście się udało. Teraz kolejna niszczogaczka, tym razem francuska. No niestety chyba nie trafiłem, chyba że jakoś z odłameczków. Ale no przeciwnicy ustawiają się pode mnie. Bitwa trwa już 6 minut i na takie artylerii jak ta, która ma strzały co kilkanaście sekund, to jest raj. Proszę, kolejny fraczek. Nawet z krzaczorów pięknie wszedł. No już w tej chwili, pamiętam, spojrzałem na wynik, mówię, o kurde, 4 fragi, ale ekstra. Ale jak to powiedział klasyk, to nie wszystko. Tutaj naprawdę tych strzałów jeszcze sporo wejdzie. Widzieliście to. To PK tego nie zabiłem, ale pomimo tego, że bardzo nie był wcale skupiony ten celownik, to i tak weszła. No, to jest jedna z tych bitew, gdzie po prostu wchodzi wszystko. I tu już zobaczcie, dożynamy watachę, cytując klasyka. Czekamy na artylerię. I strzał też. Celownik nie był do końca zciągnięty, ale już 200 damage'a wyszło. Tak naprawdę tutaj widzę, że znowu się przewraca drzewko. Artyleria. Dwie artylerie nawet. No, genialne ustawienie. Niestety ktoś zabił mi przeciwnika, ale ja dobiłem już 5 frag. I słuchajcie, to jeszcze nie wszystko. Także no, w tej bitwie naprawdę wchodziło jak szalone. Z odłamków. Centralnych wejść nie było dużo, no w tego Hellcata było. Teraz też taki strzał trochę z tyłka, bo tutaj celownik był bardzo długi. Ale już 6 fraczek. Zostało 2 przeciwników. Zdjęli mi go, no i stuk. To jest ostatni przeciwnik. I to jest, słuchajcie, strzał życia. Bo uwierzcie mi, że wiedziałem, że mój max frag w bitwie to jest 7. I po prostu czekałem, gdzie ten stuk się pojawi. Tutaj widziałem gdzieś jakiś ruch krzaczka. Już nie pamiętam, w tym miejscu. Tutaj się coś poruszyło. Czy jakiś murek. Teraz tego nie odnalazłem, ale jeszcze coś takiego było. Gdzieś widziałem, że ten murek się, ale może mi się wydawało. I teraz patrzcie, co ja teraz zrobię. No, taki strzał. Celownik mógł jeszcze 2 razy zejść. Się zmniejszyć jeszcze podwójnie. Zobaczcie, jak taka się zmniejsza. 7 frag, 1400, widocznego damage'a, wchodziły jeszcze blindy. No, jest to, słuchajcie, jedna z fajniejszych bitew, jakie miałem okazję zagrać w ogóle w WoCie, tak mi się wydaje. 7 fragów, czyli tam naprawdę połowa drużyny została zniszczona przeze mnie. Jestem przecież noobem. Wszyscy to wiecie. Tablica główna, proszę bardzo. 1700 bazowego expa, 7 fraksonów, kasy mało, ale no to nie gam z premką, nie, przepraszam, 870 bazowego expa, 1700, czyli ponad 300 jeszcze weszło z różnych odłamków, czy około 300, czyli podejrzewam ze 2 strzały. Bo tam, z tego co pamiętam, tych blindów nie było czystych, ale to jest zawsze coś. Najwięcej damage'a w drużynie, najwięcej gwiazdek w drużynie, no artyleria. Wzorcowa, no z kasą jest tak, no 13 tysięcy do przodu, no to jest artyleria, tak? Nie ma co się oszukiwać, że to będzie więcej. Tego damage'a nie było bardzo dużo. Bo mi się zdarzało już na tej artylerii bitwy po 2,5 tysiąca na przykład damage'a. Ale fragów tyle to tutaj nie było. Więc skończyłem ogryski. Przyczyniłem się bardzo do tego, że drużyna Markowa wygrała.
Także myślę, że wszyscy moi ulubieni artylerzyści, w tym ty, Kuba, bo ty masz to w sercu, tą artylerię głęboko, ja wiem, że wy wszyscy jesteście ze mnie dumni i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa, cześć.